Siemanko, z tej strony Adi, witam po raz kolejny na moim kanale YouTube i zapraszam do oglądania moich filmików. Cześć, siemaneczko, z tej strony Adi, zagramy sobie w zespołowy The M Góry Elbrus. A więc tak, moi mili, jest bardzo, bardzo późno, jest wtorkowy wieczór, w zasadzie noc, grubo po godzinie 22, jednak postanowiłem dla was i dla siebie coś nagrać. Postanowiłem się troszeczkę rozerwać, troszeczkę pobiegać, dlatego wybrałem szybciutki zespołowy DM. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tej mapy z dodatku Armored Kills, kill, i jeszcze wam nie pokazywałem, chyba. Nie pokazywałem. A więc zaczynamy, moi mili, rozgrywka będzie... Pewnie chwilkę trwała. Nie wiem, ustawiona jest bodajże na 300 ticketów. Zaraz zobaczymy. Pierwszy za nami. Pierwszy wróg ubity. Jestem tym, który ubił pierwszego przeciwnika na tej mapie podczas tej rundy. Pięknie to wszystko wygląda. Widzicie tą sławetną kulę z gul. Z gór, nie gul, tylko z gór Elbrus. 3-3, stan licznika 3-3, gramy, przypominam, bodajże do 300. No, zaraz to się wszystko wyjaśni, bo w tych trybach bardzo szybciutko tiketciki nam ubywają. Ups, i jestem kropnięty. Przed chwileczką gadałem, rozmawiałem z moim kolegą, przyjacielem Pajlem. Ustaliliśmy, że dziś podepnę sobie do mojego monitora konsolkę PlayStation 3 i może sobie pogramy w Battlefielda trzeciego razem, a najprawdopodobniej od piąteczku zagramy razem. Ma z nami grać też Yoshi w Borderlands 3. Co ja mówię, dwójkę, już tak zboczony jestem przez Battlefielda 3, że w każdej grze bym dawał cyferkę 3. Dobra, mkniemy dalej i strzelamy się. Tutaj widzicie w mojej drużynie, w moim teamie uderzeniowym jest mój znajomek, mój kolega, mój przyjaciel 9PM i biega on sobie i morduje także. Z nim właśnie będę grał w Borderlands 2 na PC-cie. Tak postanowiliśmy, tak ustaliliśmy też już dawno temu. A więc powiem wam, moi mili, moi kochani, że czeka mnie w piątek lub w czwartek, jak uda się tę grę kupić gdzieś w czwartek, spory wydatek, bo muszę kupić dwa egzemplarze na konsolę PlayStation 3 oraz na peceta. Ależ pójdzie kasy, ale myślę, że taki hit jak ta gra pojawia się naprawdę rzadko. Dobra. Rozgadałem i tak naprawdę nie wiem nawet, ilu już przeciwników zabiłem, a ile razy zginąłem. Piękne, dość zielonkawe wojskowe namioty. Tu jakieś budki, nie wiem, transformatorowe. A ta kula to, kurczę, no sam nie wiem, co to jest, jakaś stacja meteorologiczna, czy nie wiem co. Muszę troszeczkę potrenować, jak to się mówi, dykcję. Bo strasznie mi się zastał język, strasznie mi sztywnieje. I niektóre wyrazy bardzo ciężko mi wymówić. Bleh. Jakaś tutaj furgonetka przywiozła. Mini ciężaróweczka, raczej pewnie towar. Pam, zaopatrzenie i jakiś snajper. Mnie po prostu tutaj, widzicie, moi mili, kropną. Ile tikecików? Po 40, mniej więcej 5 tiketów każda drużyna już straciła. Także rozgryweczka potrwa jeszcze chwilkę. Także przypominam moi mili. Borderlands 2. To będzie naprawdę hit nadciągających dni. Ach, udało się go kropnąć. Kropnąć, dziwne słowo, jak kropnąć. Nieważne. Fuch, rzucę ręcznego granacika i może ktoś po prostu się na niego nadzieje. Nic z tego,
Wyłonię się tutaj za tej górki i frum, pum, 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 frum, pum, pum, pum. Asysta tylko. No ale lepszy ryc, jak to mawiałem, niż nic. Zmiana magazynka szybka, jestem strasznie pokrwawiony. Ktoś mi kiedyś powiedział, nie wiem czy to prawda. O, ciężka lufa, to lubię, moi mili, zaraz jak zginę, dokręcę, przyłożę, zapnę sobie do mojego sprzętu tą ciężką lufę. I będę pruł, aż będzie gwizdało. Na razie spokój. Ktoś mi mówił kiedyś, nie wiem czy to prawda, nie wiem, chyba zacząłem już tą myśl, że jeżeli ktoś do nas strzela, pojawiają się tutaj na ekranie takie krwawe plamy, nie? I ktoś mi powiedział, że podobno te plamy pojawiają się od tych stron, od których jesteśmy trafiani. Jak myślicie, to prawda czy nieprawda? Sam nie wiem. Muszę to przyuważyć, bo teraz sobie o tym przypomniałem. O, a kto umarł, ten nie żyje. Widzicie, chwyt przedni mam, teraz dostałem ciężką lufę. Ach, będzie się działo, będzie się działo. Tylko tak jak mówię, jest naprawdę bardzo późno. A o tej godzinie mam zawsze spadek formy celowniczej. I do połowy rozgrywki mi idzie dobrze, a potem to tak jakoś zaczyna spadać w dół. Tam ktoś jest na pewno. Bo widzę przecież na mojej minimapce ich. Tutaj jakieś zwłoczki. O, ale zmaściłem to. Fiu, fiu, fiu. Niedobrze, niedobrze. Sapię do mojego mega drogiego mikrofonu za 12 zł. Ciężko jak jakaś dysząca, zmęczona krowa. Ale to dlatego, że chyba mam, nie wiem, nos zatkany. Fuch. Aha, są. O, ale mnie zdjął. A to jeszcze ktoś inny. A kurczę. Przerąbane. 7 minut rozgrywki za nami, 94 tikety straciliśmy. Jeszcze uwaga, opuszczasz teren, kurczę, rozgrywki brachu. Mi napisało. Ach, patrzcie jakiego mam streeta. Jak to mawiają, masz cela jak baba z wesela. Tarara. Ajajaj, tylko asysta, niedobrze, moi mili, niedobrze. Myślałem, że jest mój, w 100% mój, a tutaj taka niespodzianka. Dostałem tylko 50 punkcików za asystę. Tam się ukrył za tą ciężaróweczką, ja strzelam jak poparzony, no udało się go zdjąć. Żeby tylko mnie teraz szybko ktoś nie kropnął. Bo często mam tak, że strzelam do kogoś, czu, a już nie pamiętam o całym świecie i wtedy mnie ktoś po prostu ubija. Nie jestem jakimś tam wysoko wykwalifikowanym specjalistą w zabijaniu. Niestety, jak patrzę na filmiki innych moich znajomych, to normalnie tam ogień z dupy zabijają, powiem wam, niemiłosiernie, przy tym nie ginąc. No ale co zrobić, kurczę. Nie każdy ma taki talent, a też nie każdy ma tyle czasu, żeby się porządnie doszkolić. A szkoda. Czas to jest moja najgorsza bolączka. Nigdy nie ma czasu. Tutaj z tego miejsca tak mega już publicznie chciałem pogratulować Pejlowi. Kto wie czego, ten wie czego, kto nie wie, niech się dowie. I teraz on też będzie miał niestety troszkę mniej czasu, a szkoda. Ale myślę, że sobie wszystko jakoś to ogarnie, z wszystkim sobie jakoś poradzi. I znowu będzie nagrywał dużo, soczyście i mięsiście, jak do tej pory. Dobra, biegamy.
jakiś spadochroniarz spadł. O, chłopie, 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 właśnie. Rozprułeś. O, ale ja to teraz maściłem, niepotrzebnie rzuciłem ten granat. Oj, oj, oj. A! Ja pierdolę, ale mi się udało. Ale mi się udało. Już widziałem się trupem. Wprawdzie zginąłem troszkę później, ale już wtedy mogłem zginąć. Tylko koleś tam nie zachował zimnej krwi. Ja przeładowałem, on odbiegł w bok i nadział się prosto na mojego granata. Został po prostu nieźle rozerwany, nieźle podrzucony. Dla niego szkoda, dla mnie dobrze. Uj, już do mnie prują, już do mnie prują. Tak troszeczkę rozmarzyłem się, zamyśliłem, a tutaj kule poleciały znikąd. 133 tikety. A więc mniej więcej połowa rozgrywki za nami. Ale mniej czy więcej? Mniej, 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 panowie. Łyczek ciepłej herbatki, bo w nocy nie można pić kawki. Bo bym leżał potem z otwartymi oczami do trzeciej w nocy, nie umiałbym zasnąć. A tak, herbatka. Prawdę mówiąc, mówią, że herbatka też, kurczę, jakoś tam w jakiś sposób pobudza, ma tam jakieś związki. No ale mi w nocy herbatka nie szkodzi. Ale jakbym wypił o tej godzinie kawę, to o Jezus, o Jezus. Mogło być ciężko, by wstać rano. A moje obowiązki, kurczę, życiowe zaczynają się od samego rana. A więc póki co, moi młodzi widzowie, cieszcie się z młodości, cieszcie się, że waszym obowiązkiem jest tylko szkoła i nauka. Uuu, ale wyskoczył. A moi starsi widzowie wiedzą doskonale, o czym mówię, że nigdy nie ma na nic czasu. Kurczę, wzięło mnie na jakieś fizjologiczne rozkminy. Życiowo-filozoficzne rozkminy. Ciach i kropnięty jestem. Znowu biegłem jak jakiś szalony napaleniec, a przeciwnik tylko na to czekał. Tylko sobie leżał na tej górce i czekał, aż ktoś mu wejdzie pod lufę. Niektórzy mają zresztą w Battlefieldzie taką taktykę, technikę, że leżą tam ukryci za jakąś góreczką, skałeczką i czekają pół dnia, aż ktoś tam przybiegnie, nadbiegnie i pium mu kuleczkę. I potem znowu leżą, czekają, czekają, broń Boże, żeby nigdzie się nie ruszyć, bo można stracić tą dobrą pozycję. Ktoś nadbiega i pum mu kuleczkę. No, ja tak nie robię, ja raczej biegam, wyszukuję przeciwników. Staram się brać tam jakiś aktywny udział w walce. Wychodzi mi to czasem lepiej, czasem gorzej. Ale nie wiem, jest to, kurczę, do cholery zabawne. No, myślałem, szczerze powiedziawszy, prawdę powiedziawszy, że ta rozgrywka szybciej się będzie posuwała do przodu. A za nami dopiero 175 i 155 tiketów. 156, fuch, 177, pach. Tak, ubity kolejny przeciwnik, kolejny wróg. Kolejny rywal. Zmienię sobie magazynek, żeby nie zabrakło mi naboi, gdy już dojdzie do naciśnięcia spustu. Bo mam takie coś, że jak zabraknie mi kul w karabinie, to taki nerwowy się robię, że nie umiem nigdy nacisnąć szybko tej dwójeczki, by zmienić mojej broni głównej na broń podręczną. I kurczę, zawsze ginę. Wszystko naciskam tam na tej klawiaturze i nie umiem trafić tą dwójkę. Bo powiem wam szczerze powiedziawszy, że jestem bardzo narwanym i impulsywnym człowiekiem. Ech. To się wam zwierzyłem teraz, kurczę.
Ponad 14 minut rozgrywki za nami. Wbiegł wróg mi pod lufę. Lepiej dla mnie, jak to mawiają. Uj, 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 gdzie on jest? Za długo stałem, mogę szybciutko się gdzieś tam wycofać, ale morykowiczki z takiego truposza. Z takim szkielecikiem wymalowanym. Znaczy nie całym szkielecikiem, tylko kośćmi dłoni. Co tu się dzieje? Gdzie jest wróg? Tam wszyscy jak zwykle w tej dolince się... Oj, 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 widzę go kątem oka. Jest. Widziałem go kątem oka, ale za późno się za niego zabrałem. Na szczęście rozwaliłem kogoś tym granatem, który rzucałem. To rzucę jeszcze jeden. O, ale błąd szkoleniowy. I nerwy, tak, tak, Adi. Już po tobie. A kto umarł, ten nie żyje. Do boju, moi mili. Uch, pruje do mnie już jakiś sniper. A, na tej górce też często się piętrzą. No. A, nie umie go coś, no właśnie, przycelować. Zostałem wybawicielem. A i uciekł mi, schował się za skałką. Wychodzą za tej górki jak szaleni. Wychodzą za tej górki jak narwani. Ale piękna smuga dymu tam się unosiła w powietrzu. Smuga cienia. To już poległo mnie raz, więc rzucę najpierw asekuracyjnie coś. Uuu, a ten gdzie tam wybiegł? Nie spodziewałem go się 15-10. Nieźle na razie. Nie spodziewałem go się w tamtym miejscu w ogóle. A jednak. Spodziewaj się niespodziewanego, jak to mówią. Przepraszam za takie pociąganie, ale taki minimalny, nawet nie katar, ale coś tam w nosie mnie kręci, o tak. Kataru nie mam, ale coś mnie w nosie po prostu kręci i czasami tak sobie pociągnę. Ciu, Palina, właśnie miałem poruszyć ten temat i całkowicie o tym zapomniałem. Patrzyliście może na ostatnią konfrontację sztuk walki w sobotę? Zapłaciliście za to widowisko 30 zł? I co o tym wszystkim sądzicie? Jak uwielbiam MMA. Jak patrzę na wszelakie gale UFC, KSW, Strikeforce, Bellatory itd. itp. Tak, to KSW sportowo stało, że tak powiem, na bardzo, bardzo niskim poziomie walki. Nie podobały mi się. Były nudne, brakowało w nich agresji. Były takimi walkami, które po prostu nie potrafią porwać tłumu do dopingu. Widzieliście, jak ten tam przebiegał z tyłu nogami w powietrzu? Najlepszą walką z całej gali była walka z Ginołem, chyba Mańkowskiego z Moxem. Możecie mieć inne zdanie. To jest moje takie dość subiektywne zdanie, moja wypowiedź. Po prostu mi ta gala się nie podobała i uważam, że niestety, ale nie była warta wydanych przeze mnie 30 zł. Nasz tytan, kurcze, ciężarowy Pudzianowski dostał kolejnego kelnera.
Janek Bochowicz z kontuzją. Nie popisał się, nie podobała mi się walka. Karol Bedorf. Też mi się jakoś jego walki ostatnio nie podobają. Waluś, Waluś, Waluś z Wiśniewskim. Kurczę. Poniekąd kontrowersyjna decyzja sędziego. Walka przerwana zbyt szybko. Waluś, szczerze powiedziawszy, prawdę powiedziawszy, też nic w tej walce nie pokazał. Spodziewałem się po nim czegoś więcej. Dobra, ale koniec o MMA, bo mógłbym o tym gadać do was godzinami. O, teraz gramy przecież Battlefielda trzeciego. Ja zawsze mówię Battlefielda trójkę, nie trzeciego. Także nie dziwcie się, jak usłyszycie Battlefielda trójkę u mnie. Bo częściej mówię trójkę, tylko słyszę, że wszyscy mówią trzeciego i tak zaczynam mówić trzeciego, trzeciego, trzeciego. Ale dla mnie jest to Battlefield trójka. Dobra. Łoj, 18 punkcików, tylko asysty. ...21 minut gry za nami. 275 tiketów już przepadło. Rozgrywka więc w zadziwiającym tempie zbliża się do końca. Wiem, że gramy już 21 minut około, ponieważ mam włączony stoper. O kurczynko. Troszeczkę właśnie mam teraz ten słabszy moment gry, o którym mówiłem. Byłem pewien na 100%, że po prostu im dalej rozgrywka zabrnie w las, czyli w dalszą fazę, tym ja będę bardziej już zmęczony. I coraz moje ruchy będą wolniejsze, mój czas reakcji będzie wolniejszy. I też tak się dzieje. Teraz właśnie przydałby mi się łyk, dwa jakiejś dobrej, mocnej kawki, by się znowu troszeczkę pobudzić. No ale takie już jest moje życie, że często muszę właśnie nagrywać w porach, które mi niezbyt odpowiadają. A jakbym po godzinie 24 nagrywał, to byście dopiero zobaczyli. Jak gram czasami ze znajomymi po 24 Battlefielda trójkę, to mnie pytają: Adi, czemu nic nie mówisz? A ja: bo śpię. Dobra, nasz zespół wygrał. Pada, widzicie, śnieg, 18 do 17, także jak na mnie jest dość dobrze, aczkolwiek uważam, że w tym trybie powinienem wiele lepiej się spisywać, powinienem mieć o wiele więcej killi, ale trudno, jest jak jest, mknę pomalutko do tego orzełka, który ma pod sobą jedyneczkę. Już za niedługo go zdobędę, pewnie na dniach. 18 do 17. Pokażę wam jeszcze tutaj statystyki. Ratio 1-0. Tam... Poczekajcie, bo coś mi tutaj monitor się uciaprał. 6 albo 8, nie wiem, nie widzę. Będę się z wami teraz żegnał. Trzymajcie się. Dzięki za wspólną grę. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach z moich gier. No, tyle, tyle. Cześć, siema, pa.